Od kilkunastu dni prowadzimy produkcję elementów żelbetowych w naszym zakładzie. Są to belki zębate, belki typu L. Właśnie tutaj za nami odbywa się produkcja belki stadionowej, trybuny, na której będą siedzieć ludzie później na zamontowanych krzesełkach. Trybuna jest wykonywana z betonu klasy B45. Użyliśmy specjalnie do tego celu kruszyw granitowych, żeby poprawić ścieralność, a przede wszystkim też, żeby poprawić odporność na mróz, tak? Bo stadion też będzie otwarty, więc nie chcielibyśmy w okresie zimowym mieć jakichś przykrych niespodzianek. Przed tą produkcją musieliśmy zorganizować z generalnym wykonawcą cały projekt, koordynację tego projektu, żeby, tak jak pan powiedział, zamówić formy na teraz te gotowe elementy, które będziemy produkować. Cała praca projektowa trwa już kilka ładnych miesięcy, żeby nie powiedzieć, że pewnie już do przetargu był przygotowany jakiś tam projekt. Ten projekt trzeba było przygotować pod prefabrykację. Na chwilę obecną będziemy mieli około 400 elementów, które zostaną sprefabrykowane, dostarczone na plac budowy i tam zmontowane, a później częściowo zmonitoryzowane, żeby cała konstrukcja miała odpowiednią sztywność i działała tak jak należy. Powiedzmy o tych konstrukcjach. Betonu na całą produkcję prefabrykatów zużyjemy około, tak objętościowo, dwóch basenów olimpijskich, czyli tak jakbyśmy dwa baseny wypełnili w całości betonem. No, pływać się w tym nie da, tak? Ale objętościowo faktycznie jest to dosyć dużo. Na samą budowę będziemy dostarczali elementy samochodami ciężarowymi. No, taki samochód jest w stanie wziąć przeciętnie około 24 tony. Tych aut będzie około 250, czyli będziemy 250 transportów na miejsce wysyłać. To są elementy w granicach od 10 do 15 ton, przeciętnie długości do 12 metrów, czyli powinniśmy się tutaj spokojnie zmieścić w naszych obostrzeniach transportowych, tak? Czyli nie będzie żadnych jakichś wielkich ponadgabarytów. A co oprócz tego betonu jeszcze jest w tej konstrukcji, o czym warto byłoby powiedzieć, z czego ten stadion tak naprawdę później zostanie zbudowany? Żeby sprefabrykować taki stadion, to trzeba właśnie użyć bardzo dużo skomplikowanych akcesoriów, tak? Do połączenia całej tej konstrukcji. Są tam specjalistyczne akcesoria podpór słupowych, jak i wykotwień, które w całości, po zmontowaniu całości, będzie tworzyło jedną całą litą konstrukcję. W tych elementach jest bardzo dużo stali zbrojeniowej, która umożliwia, żeby na takich 13-15-metrowych trybunach mogły siedzieć kilkadziesiąt ludzi. Wiem, jakie są emocje na meczach, tak? Nieraz ludzie skaczą, cieszą się. To wszystko zostało na etapie projektu przewidziane i na etapie naszej produkcji zazbrojone tak, żeby odpowiadało całym wszystkim wymogom konstrukcji.